Dzień dobry, mądry babcie. Witam Was serdecznie na kolejnym treningu dla zdrowia. Obiecałem Wam jakiś czas temu, że to trzeci trening będzie treningiem typowo regeneracyjnym, takim oddechowym lub rozciągającym, takim, gdzie będzie można się wyciszyć, odpocząć, no i rozpocząć regenerację, dorzucić tę cegiełkę do naszej regeneracji, dlatego że odnowa biologiczna w całym tym procesie naszym treningowym też jest niezwykle ważna. Ona ma na celu prawidłową regenerację tych mięśni, które ćwiczymy sobie na co dzień w treningach siłowych. Nie możemy o niej zapominać, dlatego regularnie ona też się będzie tutaj właśnie w tej chociażby postaci pojawiać. Więc dzisiaj sobie po prostu pooddychamy. Zaczynamy sobie naszą rozgrzeweczkę od spaceru. Czyli jak to bywa właśnie w tego typu ćwiczeniach, najtrudniejsza dzisiaj będzie rozgrzewka, a później już same przyjemności. Coraz wyżej kolana. Tymi ćwiczeniami cały czas stymulujemy, poprawiamy objętość płuc, nasze możliwości od strony układu oddechowego, dodajemy skręty w tułowiu. Więc nie tylko robimy coś dla mięśni, żeby się lepiej regenerowały, ale też ćwiczymy swój układ oddechowy. Dosyć. Dlatego uczulam, żeby właśnie w tych ćwiczeniach nawet nie patrzeć na moje tempo oddechu, tylko skupcie się na własnym tempie oddechu, starając się za każdym razem wykorzystywać pełną pojemność płuc, brać tyle tego powietrza, ile tylko dacie radę. No i z czasem zobaczycie, że ta pojemność płuc, ona się powiększa sukcesywnie, no i coraz łatwiej Wam jest te wdechy brać. Ale zanim to, jeszcze rozgrzewka wszystkich stawów po kolei.
Zaczynamy sobie od głowy, na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Otwieramy klatkę piersiową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Łokcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Nadgarstki na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Krążenia w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ruchy rotacyjne w osi kości ramiennej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Aktywacja łopatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i przechodzimy sobie do bioder. Zaczynamy od podwijania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Krążenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
8, 9, 10, 11, 12. Druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Staw skokowy, krążeń na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Druga noga na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Rozgrzeweczka za nami, więc ta trudna część dzisiejszego treningu już poszła. Teraz możemy już wyluzować. Zaczynamy sobie nasze ćwiczenie oddechowe. Wdech robimy przez nos, wydech przez półotwarte usta w takim zakresie, w jakim dajecie radę. Więc ja pokazuję ten wzór, ten ruch, a wy w swoim tempie sobie oddychacie. Ja będę tutaj po cichu liczyć swoje powtórzenia, no i w momencie, w którym dojdziemy do końca moich powtórzeń, to sobie zatrzymamy, bo jakoś to musimy usystematyzować. Jeżeli zrobicie mniej lub więcej oddechów w tym samym czasie co ja, tym się nie przejmujcie. Nie ma co się przejmować, tutaj mamy się odstresować na tym dzisiejszym treningu, wyluzować, a nie stresować jeszcze tym, że trzeba nadążyć za trenerem. Totalnie się tym nie przejmujcie. Gotowe? Zaczynamy. Jedna ręka na biodro, drugą sobie pracujemy. Najpierw do dłoni, otwieramy klatkę piersiową z wdechem. Ręka nad głowę, za głowę i wracamy z wydechem do pozycji wyjściowej. W górę robimy wdech, do dołu wydech. Po 10 razy na stronę, przynajmniej ja. Zaczynamy. Hop. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Pięć. Dziesięć. Druga strona. Wdech.
dosyć. Unosimy ramiona do pozycji jak do aktywacji łopatki. Przyciągamy ramię do klatki piersiowej. Sięgamy za siebie ze skrętem w tułowiu. Staramy się jak najbardziej stabilizować przy tym ruchu biodra. Z wdechem wynosimy do tyłu i z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Później to samo na drugą stronę. Zaczynamy. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Dobrze, schodzimy do parteru. Klęk podparty. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Robimy wdech. I z wydechem koci grzbiet opuszczamy głowę między ramiona. Do pozycji wyjściowej. Wdech. I tak 10 razy. Zaczynamy sobie. Wdech i wydech. Wdech. 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 Wydech. Wdech.
Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze jedno ćwiczenie. Stajemy sobie w pozycji wyprostowanej. Robimy skłony, zwijamy kręgosłup po kolei, zaczynając od odcinka szyjnego na odcinku lędźwiowym, kończąc. Z wydechem robimy skłon, z wdechem wracamy do pozycji wyjściowej wyprostowanej. Zaczynamy od głębokiego wdechu i z wydechem głowa w dół, ściągamy parki, opuszczamy się do dołu, zwijamy odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa, skłon i wdech. Wydech. No i tym miłym akcentem kończymy sobie w tym spokoju dzisiejszy trening. Nasza regeneracja, myślę, że ma się teraz lepiej. Pooddychaliśmy, dotleniliśmy organizm, pozwoliliśmy tym mięśniom dzisiaj sobie odpocząć, rozluźnić się, no i odżywić prawidłowo dzięki temu, że poprawiliśmy w nich przepływ po prostu krwi. No i zrobiliśmy coś fajnego dla naszego układu oddechowego. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening, no i widzimy się już niebawem na kolejnym. Do zobaczenia.